Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj z Anną Mel, która od wielu lat zajmuje się rozwojem. Rozwojem w wielu różnych aspektach. Powiedz proszę, w jakich aspektach? Jak byś to nazwała? No, mogę to nazwać dosyć szeroko. Wszystkie aspekty życia człowieka, czyli poprzez ciało, to taki najbardziej namacalny aspekt, ale emocje również, bardzo intensywnie pracowałam z emocjami, przez świadomość, no i dotarcie do duchowości również. Mhm. A jakbyś tak chciała doradzić komuś, kto ma jakieś tam swoje problemy życiowe, bo u mnie na stronie często się spotykam z różnymi prośbami o pomoc, i zauważyłem, że często są to osoby, które szukają jakiegoś naprawiacza, czyli szukają jakiegoś cudotwórcy, do którego ja się zgłoszę, on mnie naprawi, czy za darmo, czy za ileś tam. I wtedy już moja karma będzie zresetowana, wszystkie problemy, związki i pieniądze będą przychodzić. Co o tym myślisz, o takim podejściu? Spotykam się też często z takim podejściem. No, jest to ukształtowane chyba przez, może nawet przez media w jakimś sensie, przez informacje o cudownych tabletkach, pigułkach, które rozwiązują problemy. Gdzieś ta reklama koduje się w nas i powstaje taka iluzja, że rzeczywiście istnieje jakieś cudowne lekarstwo na nasze bolączki. Ale moje doświadczenia pokazują zupełnie inną drogę. Nie ma tutaj cudów tego typu, które nam się wydają, że mogłyby uratować nas. Po prostu jest praca i to praca ze sobą. Stopniowe odkrywanie naszych własnych zasobów, też naszych własnych blokad, przeszkód, które nie pozwalają osiągnąć właśnie tą jakość życia, za jaką podążamy. I to jest praca nad odkrywaniem warstw. Tak jak w cebuli odkrywają się kolejne warstwy, docieramy do kolejnych przyczyn, do kolejnych możliwości, talentów również. I w ten sposób odbywa się nasz rozwój. W ten sposób pokonujemy przeszkody, poprawiamy jakość życia, wychodzimy z chorób. To jest jedyna droga, właśnie droga do wewnątrz. Takie myślenie, że ktoś nam załatwi sprawę, tylko wystarczy zapłacić, czasami okazuje się dopiero porażką gdzieś pod koniec życia. No i to rzeczywiście jest porażka, bo całe życie upłynęło na iluzji, a mogliśmy tak dużo zrobić. I dobrze by było, gdybyśmy w miarę wcześniej odkryli, że to my jesteśmy tym cennym skarbem i tą wartością, którą należy odkrywać. Że to my jesteśmy sami dla siebie terapeutą najlepszym z możliwych. Że my sami wiemy o sobie najwięcej niż ktokolwiek inny na zewnątrz. Więc jedyna droga to jest poprzez własne wnętrze, przez pracę ze sobą, poprzez odwagę również spotkania się z tym naszym wnętrzem i z każdym jego aspektem. Mhm. Bo to nie są tylko te piękne elementy, ale też jest cień. No dobrze, ale jeżeli jest osoba, która jest naprawdę w głębokiej rozpaczy, czy ta osoba nie powinna znaleźć kogoś, kto chociaż poda rękę na chwilę? Na początku tak, na początku to się sprawdza i możemy mieć mentorów, możemy znaleźć autorytety, które przeszły swoją własną drogę i mogłyby w jakiś sposób pokazać ścieżkę, tak, na własnym przykładzie. Nie chodzi tutaj o teorię, chodzi właśnie o to, że ktoś coś przepracował już u siebie i może pokazać, którędy należy iść. Czasami jakaś interwencja, nawet zwykły masaż, może już poprawić na tyle nasz stan doraźnie, to zawsze jest doraźne, żebyśmy już mogli mieć więcej siły, więcej odwagi zająć się sobą. Żeby zrobić następny krok. Tak. Jeżeli teraz ktoś zostanie naprawiony w cudzysłowie, czyli przez chwilę oczyszczony i nie podejmie następnego kroku samodzielnie, to znowu wpada do dołka, nie? I są pretensje do tego naprawiacza, że zrobił to nieskutecznie. Nie? Tak, no to pokazuje na brak rozwoju, na brak wyciągania wniosków, brak świadomości i za chwilę popadamy nawet może jeszcze w gorsze kłopoty,
czy w gorsze choroby, bo nasz sposób myślenia się nie zmienił. Mhm. Ciągle pokładamy przyczynę, znaczy widzimy tą przyczynę w zewnętrznym świecie, nie kierując do środka pytań odnośnie przyczyn, bo przyczyna z reguły okazuje się, że jest w środku, w nas. I to tych przyczyn jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Mnóstwo. To jest takiej pracy wystarcza na całe życie, dlatego tyle lat już się tym zajmuję i nie ma końca. No to powiedz, dlaczego się tym zaczęłaś zajmować? Jak to było z tobą? No oczywiście tak, moja jakość życia pozostawiała wiele do życzenia, chciałam to zmienić. Nie czułam się dobrze w tym, co było i byłam tak zdeterminowana, no bo... Ale to był jakiś kryzys. Tak, to generalnie doprowadziłam do kryzysu, mogę tak powiedzieć, przez też moje złe samopoczucie takie w moim życiu, gdzie wielu rzeczy nie akceptowałam i w sobie, i na zewnątrz. I faktycznie nastąpił kryzys, który... od którego dopiero od tego dna mogłam się odbić z większą siłą niż do tej pory. I to właśnie te najgorsze sytuacje, takie, gdzie się wydaje, że już nie ma gdzie uciec, że to już jest ostateczność, że albo przeżyję, albo nie przeżyję. Jeśli w tym punkcie się znajdujemy, wtedy już nie można uciec. Wtedy naprawdę, szczerze i prawdziwie zaczynamy podejmować decyzje. Jeśli chcę przeżyć, no to muszę coś z tym zrobić sama. Już nie mam na kogo liczyć, bo oderwały mi się wszystkie możliwości, gdzie mogłam się zahaczyć, że ktoś mnie uratuje. Właśnie to jest ten punkt, kiedy zerwały się wszystkie możliwości. Czyli spada się na samo dno i już nie ma czego sięgnąć. Trzeba jeszcze na tym dnie kucnąć, żeby móc się odbić, bo jak się nie kucnie, to się człowiek nie odbije. Tak, tak to w wyobraźni można sobie przedstawić. I wtedy, kiedy wydawało mi się, że straciłam, wydawało mi się pewne rzeczy, które miałam, że moje małżeństwo ono było takie w miarę pewne, okazało się, że nie, że moje dzieci w sumie postanowiły, że chyba nie będą ze mną, tylko z mężem zostają, że dom to chyba właściwie powinnam się z niego wynieść, właściwie nie miałam już nic, czego mogłam się przytrzymać. I to był punkt zwrotny, kiedy ja, można powiedzieć, puściłam się. Puściłam wszelkie zaczepy. I postanowiłam, że jednak przeżyję i na nowo urządzę swoje życie. Czyli tak nie z tego, z tego mieć na być. Można by tak to... Tak, tak, że zajęłam się w końcu sobą. Po prostu totalnie sobą. Zamiast ratować małżeństwo, zamiast wychowywać dzieci, zamiast pomnażać majątek, zajęłam się w końcu sobą. I to było najlepsze, co mogłam w życiu zrobić. Od tego momentu zaczęły się zmiany w moim życiu. A doszłaś w pewnym momencie do wniosku, że trzeba się ciałem zająć też, nie? Tak, bo w ogóle byłam bardzo chorowita, to od dziecka, dużo antybiotyków dostałam. I moje takie poszukiwanie też rozwiązań było powiązane z ciałem. Najpierw myślałam, że to jest poza ciałem, ale doświadczenia doprowadziły mnie do tego, że w moim ciele kryje się wiele odpowiedzi również na to, co przydarza mi się w życiu. To nie jest tylko kwestia chorób. To jest kwestia mojej świadomości, patrzenia na pewne sprawy życiowe, bo gdzieś znalazłam, że oczywiście jest powiązanie silne świadomości tego, jak ja postrzegam świat, z tym, jakie emocje generuję w sobie, jak one przekładają się na moje ciało, na choroby. Czyli jak zewnętrzne przejawia się, jak wnętrze przejawia się na zewnątrz. Tak, jak moje wnętrze rzutuje na te zewnętrzne wydarzenia. I okazało się, że ciało jest takim narzędziem, no można nazwać świątynią również w piękny sposób, które jest na tyle bogate w możliwości zarządzania tym ciałem i odkrywania pewnych informacji, że nie sposób tego pomijać. To jest błąd, jeśli ktoś uważa, że duchowość jest lepsza, a ciało gorsze. One są tak nierozerwalnie połączone, że zajmowanie się ciałem doprowadza nas do pięknych stanów też mistycznych i jest to pierwszy bazowy punkt, który, od którego można zacząć cały rozwój. A czym grozi zignorowanie ciała i zajęcie się tylko tak zwaną w cudzysłowie duchowością, czyli powiedzmy odlotami jakimiś?
No właśnie, to często się przydarza przy takiej iluzji myślenia, że coś jest lepsze albo gorsze, podziału na lepsze i gorsze. Jeśli ktoś uważa, że ciało jest mniej ważne, a bardziej ważne są te duchowe przeżycia, duchowe światy, to bardzo dużo ludzi takich spotykam, to trudno jest być tu w rzeczywistości, żyć tutaj na ziemi. My mamy ciała fizyczne, urodziliśmy się na ziemi z jakiegoś powodu. To nie jest przypadek, że jesteśmy akurat na tej planecie. I należałoby to uszanować, że mamy ciała fizyczne i poprzez te ciała możemy coś robić. Coś zdobywać, właśnie ten świat duchowy. W momencie, kiedy się odcinamy od ciała, jesteśmy nieobecni w ciele, a wchodzimy w światy duchowe, nie sposób nam jakby spełniać swojej roli bycia człowiekiem tutaj na ziemi. Rodzi to mnóstwo fatalnych konsekwencji, bo nasze życie jest w takim chaosie. Poprzez nieobecność w ciele nie pamiętamy, czy przed chwilą zamknęliśmy drzwi, czy co się dzieje dookoła, nie zauważamy też drugiego człowieka. Nie jesteśmy w relacjach, które rozwijają nas i budują, tylko wyskakujemy gdzieś w jakieś obszary, które niemożliwiają nam życie. Iluzje można by powiedzieć, bo to są rzeczy nierzeczywiste na tym poziomie fizycznym, więc można by to też iluzjami nazwać. Można nazwać iluzjami, albo być może to są światy, które oczywiście istnieją, ale jakby ignorancja pewnych warunków, uwarunkowań tutaj na Ziemi, gdzie nie przynależy nam jeszcze bycie, być może w tych światach z powodu niewykonania swojej roboty, którą mamy tu do zrobienia na Ziemi, przeskakiwanie tych kolejek może być może i przyjemnym przeżyciem dla osoby, która to doświadcza, ale mimo wszystko ona popełnia pewien błąd przez niezachowanie tej kolejności w rozwoju i to rodzi później przykre konsekwencje. Bardzo często te osoby na tyle nie potrafią się znaleźć w tym świecie, że lądują w szpitalach psychiatrycznych i cierpią. I pretensje są do danej techniki, czy danej ścieżki tak zwanej duchowej, nie? Czyli powiedzmy ktoś wchodzi w jakąś jogę, czy w jakieś inne terapie, a ponieważ nie słucha swojego ciała, nie rezonuje z tym ciałem, tylko lata sobie po różnych światach, no to pretensje są później do danego nauczyciela czy do danej techniki, bo to spowodowało, że znalazłem się w szpitalu psychiatrycznym. Bo też znam takie przypadki, że ludzie ignorowali ten plan ziemski, sobie latali, no i skończyli tak, jak skończyli. I tak, bardzo często właśnie w tej tkwieniu, nadal w tej iluzji, bo to jest kontynuacja iluzji, znów widzimy przyczyny w zewnętrznym świecie, nie w sobie. To jest płynna ścieżka, która prowadzi do kolejnych problemów. Więc powrót do własnego wnętrza, a te wnętrze to mamy takie organy w środku jak serce, jak mózg. One są bardzo użyteczne, żeby je używać na bieżąco, żeby czuć, żeby odkrywać. To jest na tyle wewnętrzny kosmos, na tyle bogaty, że naprawdę każdy, kto się tym zajmuje, nie będzie rozczarowany, bo tyle jest tam bogactwa wszelakiego. No bo odkrywamy wtedy, że właśnie to serce, ten mózg jest tym pośrednikiem pomiędzy tym światem zewnętrznym, fizycznym, a wewnętrznym, bo są tam różne DNA i inne rzeczy, które w te inne wymiary nas prowadzą. Tak. I te organy wewnętrzne należy używać, można tak powiedzieć, w takim mechanicznym określeniu, po to, żeby wypełniać swoją tutaj rolę, misję, cel, z którym przyszliśmy na Ziemi. Więc warto zacząć mocno gruntować się najpierw, zanim będziemy używać takich duchowych albo nurtów. Albo nawet równolegle, nie zanim, tylko... Albo jednocześnie. Chodzi o to, żeby nie pomijać tego ciała. I tu sporo w tej chwili pojawiło się już takich nurtów i w psychoterapii, i w ćwiczeniach fizycznych, i w różnych innych warsztatowych takich realizacjach.
że powracamy do uaktywnienia tej łączności z ziemią i z ciałem, do czucia najpierw swojego ciała i wtedy można się zajmować nie tylko tymi światami, ale również własną historią emocjonalną, która się wydarzyła w przeszłości, być może traumatyczną, do której nie chcemy sięgać, bo ona boli, wiąże się z jakimiś mocnymi przeżyciami. Więc o ile jesteśmy w ciele teraz, ugruntowani, dobrze czujemy własne komórki, o tyle jest więcej bezpieczeństwa i możliwości zajęcia się tą starą historią, czując dzień dzisiejszy. Bo jeśli się oderwiemy od ciała i wpadniemy w tamtą starą historię, która nam jakąś okropną rzecz przypomina, okropne wydarzenie, wtedy możemy się zretraumatyzować i to nam zaszkodzi, zamiast pomóc nam wyjść z takiego notorycznego powtarzania pewnych schematów emocjonalnych. A fakt, że te wewnętrzne zdobywanie wewnętrznych światów, odgrzebywanie naszych reakcji, historii emocjonalnych jest konieczne, żeby móc na zewnątrz to wynieść i pozwolić temu odejść. Zmierzyć się z tym, popatrzeć, pozwolić odejść. Tak, ale będąc cały czas przytomnym w rzeczywistości tutaj i teraz. Bo ciało nigdy nie kłamie. Ciało nie kłamie. Umysł może sobie bujać, a ciało mówi zawsze prawdę. Tak. No to teraz weźmy inny skrajny przykład, w którym tkwi większość ludzi, czyli koncentracja na tych dolnych aspektach. Pogoń za pieniędzmi, seksem i jedzenie. Czyli życie polega na tym, żeby jeść, spać, seks, praca, tak dalej. To jest kolejna iluzja. To jest kolejna iluzja, tylko w drugą stronę wahadło się przemieszcza i mamy raczej takie stany niskowibracyjne, czyli bazujemy na tym jednej setnej procenta materii, która jest naszym składnikiem, pomijając 99,99% energii tej takiej pustej przestrzeni, którą jesteśmy. Więc na czym się koncentrujemy? Na tak niewielkim procencie nas. I to doprowadza do takiej ciężkiej wibracji i konsekwencji w życiu. Jeśli kierujemy się tą ciężką wibracją, kiedy koncentrujemy się na pieniądzach, ale w taki sposób, że to pieniądze są ważne, a nie cel, do którego dochodzimy poprzez pieniądze. Tu jest pewna różnica. Znam wiele osób, które na same hasło, że pieniądze są gdzieś do zdobycia, po prostu idą w tą ścieżkę. Natomiast to uwzględnienie tej pustej przestrzeni w atomie energii powoduje, że mamy bardziej cel na myśli, intencje, a pieniądze są po drodze i przychodzą, bo to jest też przepływ tego pieniądza. W momencie, kiedy jesteśmy na właściwej drodze, on się odbywa. Ale osoby skoncentrowane na tym seksie i pieniądzach z reguły mają dosyć ciężkie życie wbrew pozorom. Pomimo, że nawet zdobędą te pieniądze, często uczciwą pracą, nie zawsze, ale wydarzenia często tak się układają, że życie pokazuje, doprowadza do takich historii, które pokazują, że pieniądze to nie wszystko. Po prostu ci ludzie często tracą pieniądze w bardzo różny sposób. Wydaje się, że to okoliczności zewnętrzne powodują utratę pieniędzy, ale to nic nie ma przypadkiem. To jest po prostu zadanie, które jest do odpracowania. Jeśli ktoś zrozumie, na czym polegał błąd, iluzja myślenia, iluzja wpadania w niskie wibracje, w te ciężkie gabaryty, wtedy może wydostać się z tych porażek i na nowo zacząć kreować być może całkiem fajny biznes, ale już troszeczkę w innym stylu i z uwzględnieniem przepływu energii, nie tylko tych ciężkich wibracji. Podobnie seks. Seks może być właśnie taki ciężkowibracyjny, gdzie... Jako rozładowanie akumulatora. Gdzie następuje rozładowanie, taka potrzeba fizjologiczna, natomiast nie idzie za tym rozwój. Nie, ta energia nie zostaje użyta do rozwoju, tylko po prostu tak zmarnowana, wypuszczona w przestrzeń. I takie osoby
prawdopodobnie będą ponosiły konsekwencje takiego eksploatowania swojej energii. Będą je mieli coraz mniej, będą się szybciej starzeli, być może będą chorowali. Więc wyjście z takiej pomyłki odnośnie wibracji, możliwości traktowania seksu i pieniędzy w inny, nowy sposób, daje człowiekowi jakby nową przestrzeń życia w nowy sposób. Bo seks jest jak najbardziej pozytywny i piękny i może być takim pojazdem, na którym buduje się swoją energię, swój rozwój, gdzie zasila się również inne aspekty życia w tą energię. Można piękne rzeczy zbudować w życiu, stworzyć, wykreować. W postaci miłości również takiej bezwarunkowej, też na bazie tej energii, ale pod warunkiem, że następuje rozwój. Więc seks ma znaczenie i pieniądze również mogą być w nowy sposób tworzone, bo one też mają duże znaczenie w życiu. Dobrze. Mamy teraz osobę, która uświadamia sobie, że trzeba pracować z ciałem, z sobą i powiedzmy, jest sytuacja jakaś, w której ta osoba się zdenerwuje. Przychodzi złość, przychodzi strach. I teraz możemy mieć tu dwie ścieżki. Albo ta osoba wchodzi w ten strach i nie jest go świadoma, czyli ja się wkurzyłem, albo jest ten taki wewnętrzny obserwator, o, pojawił się strach, co mogę z tym zrobić? Nie? Czyli tu jest ten element świadomości, przebłysk. Tak, to właśnie to jest ta możliwość bycia dla siebie terapeutą. Kiedy jesteśmy uważni na siebie, na swoje reakcje, na takie zagłębianie się we wnętrzu, wtedy odnajdujemy te takie drobne wskazówki, tak, które nas naprowadzają na właściwy trop, w jaki sposób pokonać pewną blokadę, która w nas jest. Ja miałam taką sytuację, że uważałam, że nie czuję w życiu lęku, natomiast często czuję złość. I ze złością bardzo szybko mi szło, w każdym momencie mogłam wybuchnąć i się zdenerwować, ale nie rozumiałam lęku i nawet mnie denerwowało to, że ktoś się boi. Po prostu wszystko mnie denerwowało. A tymczasem prawda była taka, że mój lęk był tak mocno schowany, przykryty w środku, że nawet nie zdążyłam go zaobserwować, bo momentalnie wpadałam w złość. I kiedyś jadąc samochodem, kiedy na drodze była niebezpieczna sytuacja z powodu zagapienia się mojego osoby, z którą jechałam, która kierowała, ja poczułam ten lęk, taki nanosekundy dosłownie tego lęku, który za chwilę zamieniłam w złość. I oczywiście moja złość koncentrowała się na tej osobie, na kierowcy. Ale to pozwoliło mi zauważyć, że ja ten lęk jednak mam. I nie pozwalam mu się wydostać. Momentalnie go przykrywam złością. I ten trop naprowadził mnie na taką analizę, jakie składniki tego lęku występują. Co takiego spowodowało, że ten lęk we mnie obudził się. I poprzez analizowanie pewnych sytuacji ja zaczęłam coraz więcej odczuwać lęku. I mogłoby się wydawać, no po co ja to sobie zrobiłam. Gdy tymczasem wyłonienie z takich wewnętrznych warstw na zewnątrz pewnych emocji na początku może się wydawać trudne i rzeczywiście to wymaga odwagi, żeby się tym zająć, ale rozpracowanie tej emocji i znajdowanie w przeszłości źródła, kiedy ta emocja powstała, pozwoliło mi nie dość, że zrozumieć, ale jednocześnie ten lęk po prostu on wyszedł. On bardziej został oswojony przeze mnie, więc nie oddziaływał już z podświadomości w sposób dla mnie niezrozumiały. Ja wiedziałam. Nie manipulował tobą, a więc zaczęłaś mieć wtedy więcej własnej woli, a nie woli tego odczucia. Tak jest. Ja mogłam w tym momencie nawet się z nim skontaktować, wiedzieć, co on robi, dlaczego to robi i nawet ponegocjować, że może w tej chwili się uciszyć, ponieważ wybieram podjąć decyzję nie na bazie lęku, a na bazie innych uwarunkowań. Mhm. Czyli emocje
odczucia, uczucia są jakby takim wskaźnikiem kierunku, gdzie powinniśmy podążać, co zauważyć. Natomiast takim bardziej zagęszczoną formą takiego wskaźnika jest choroba. To już jest takie coś bardziej cielesne, nie? Może tak. Coś na temat choroby. Tak, ja tak, ponieważ sporo chorowałam, więc miałam możliwość prześledzenia ścieżki takiej przyczyn i skutków, które doprowadzają do choroby. I doszłam do wniosku, że tym praźródłem choroby jest nasz sposób widzenia świata, interpretacji świata. Jeśli ja coś oceniam, interpretuję, to za chwilę pojawiają się zatem emocje. Zaczynam czuć emocje z powodu moich myśli, moich interpretacji. Te emocje, jeśli one są niskowibracyjne, czyli strach, poczucie winy, złość, to wszystko, co mnie osłabia, jeśli to zaczynam generować, to za chwilę ta emocja przeradza się w zaburzenia w moim polu elektromagnetycznym, które mnie otacza. I najpierw to jest w polu, takie zagęszczenie emocjonalne, a za chwilę ono się umieszcza w ciele, w konkretnych organach. Tam się nagromadzają ładunki dodatnie, można tak to nazwać, jeśli operujemy elektrycznością. Podczas gdy odpowiednia ilość ładunków ujemnych świadczy o naszym zdrowiu. A te ładunki dodatnie nagromadzają się, tworzą takie skupiska. Powstaje tam na przykład stan zapalny. Albo narasta jakaś dodatkowa tkanka niepotrzebna. Jakieś guzy powstają. To jest blokada. To się nazywa tą blokadą. Jeśli nadal nic z tą blokadą taką nie zrobimy... Taką zamanifestowaną na planie fizycznym. Tak. To już jest manifestacja. Możemy już to zobaczyć. Jeśli nadal nic z tym nie zrobimy, przeradza się w chorobę. Oczywiście coraz cięższą, jeśli to ten problem narasta. I zajęcie się samym symptomem, tym guzem, który powstał, no to jest tylko iluzją, znaczy, że... Zależy jeszcze, jak się zajmiemy. Jeżeli się zajmiemy tak od wnętrza tym symptomem, to on jest skorelowany z wnętrzem źródła, nie? Tak, jeżeli całościowo to potraktujemy. Jeżeli potraktujemy to tak zwyczajnie medycznie, no to jest tak jakby w samochodzie jakąś, nie wiem, żarówkę ostrzegawczą wyciągnąć, żeby nie świeciła, nie? A silnik nadal nie ma oleju, załóżmy. Tak. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Bardzo niebezpieczna. Czyli bazujemy na kolejnej iluzji, że poradziliśmy sobie z tym, co widzimy. Tylko że za chwilę to być może, jeśli wytniemy tu guza, za chwilę pojawi się gdzie indziej, bo nic nie zrobiliśmy ze swoim sposobem myślenia. I to się nazywa przerzuty raka. Na tak, przykład. To się tak nazywa, czyli stagnacja w rozwoju, czyli nic nie zrobiliśmy ze sobą, nadal pozostajemy w stanie, który był z czasów początku choroby. Więc oczywiście osoby, które zgłaszają się już w tym stanie, czasami ta interwencja na poziomie fizycznym daje siły i taką sprawność, bo być może to jest ułomność taka fizyczna, która nie pozwala na pewne działania też, ale daje chwilową jakby możliwość, żeby zająć się sobą w inny sposób. Jeśli ktoś to wykorzysta i zacznie pracować ze sobą, ze swoim wnętrzem, zacznie patrzeć do środka, wtedy ma szansę wyjść z tej choroby. I wtedy to są te cudowne uzdrowienia, albo czasami niecudowne, tylko się przypisuje lekom, a tymczasem po prostu człowiek sam sobie to zrobił, sam się wyleczył. Ale bardzo często też nic się nie zdarza, żaden rozwój się nie zdarza i stan społeczeństwa jest taki, jak widać, mnóstwo chorób. Marnuje się okazję, tą chwilową. Tak. A czym dla Ciebie jest pojęcie psychoterapii? No właśnie, to troszkę się zmieniało na przestrzeni wielu lat. Ja byłam przyzwyczajona do takiej koncepcji, że psychoterapia to jest praca z umysłem, praca z zrozumieniem, trochę ze świadomością, a tymczasem dosyć niedawno odkryłam taką nową formę psychoterapii przez ciało, gdzie ciało jest tutaj głównym narzędziem, z którym się pracuje i w ten sposób odbywa się psychoterapia, czyli pracujemy właśnie z emocjami, pracujemy ze świadomością.
Alexander Lowen właśnie zajmował się taką formą terapii i tutaj w Polsce od niedawna dopiero tworzy się zespół terapeutów pracujących tą metodą. I właśnie od kiedy ja studiuję taką formę psychoterapii, zaczynam łączyć właśnie te elementy, z którymi do tej pory miałam okazję się spotkać. Praca z emocjami, też praca duchowa, z ciałem. To się wszystko łączy w tej jednej metodzie i daje niezwykle dobre rezultaty. Znacznie szybsze niż taka typowa terapia, psychoterapia, która funkcjonowała do tej pory. Ciało daje momentalnie rezultat, emocje, które są aktywnione w ciele, też momentalnie czyszczą się i jest efekt nawet po 2 godzinach pracy. Na wszystkich płaszczyznach. Na wszystkich płaszczyznach często, tak. Dobrze. Jeszcze na koniec powiedz, czym się zajmujesz? Spotkaliśmy się tutaj w Twoim ośrodku w Białymstoku. Powiedz, co to jest, co tu robisz, co jest Twoją pasją? Ośrodek Aina Centrum powstał właśnie z mojej pasji, takiej pasji zajmowania się sobą. Często jak mówię o tym, widzę taki opór, no jak można tak egoistycznie podchodzić do życia, ale to jest właśnie, tu jest rozwiązanie na takim zdrowym egoizmie, bo... Najpierw trzeba zająć się sobą. To jest pierwsza rzecz, którą człowiek powinien zrobić po to, żeby móc dawać coś na zewnątrz. Ja zrobiłam to w swoim prywatnym przypadku. Dużo zajmowałam się sobą, jeździłam na warsztaty w każdym wolnym czasie. Wszystkie pieniądze wolne poświęcałam na to. I to, co przyniosło, te rezultaty, które otrzymałam w wyniku tej pracy, były tak dobre, tak byłam pod wrażeniem możliwości takiej wewnętrznej pracy, że chciałam, żeby to był mój sposób życia również. Dlatego powstało to centrum. Myślę, że wiele osób mogłoby skorzystać z podobnej ścieżki, jaką ja przeszłam. Dlatego chętnie też mówię o swoich doświadczeniach, takich prywatnych, różnym osobom, ale też umożliwiam skorzystanie z takich warsztatów rozwojowych poprzez zapraszanie ciekawych osób, które łączą właśnie w szeroki sposób możliwości rozwoju. Umożliwiają takim osobom takie zwrócenie się do środka. Czasami na początku są potrzebne metody, takie nurty jakieś, które można wykorzystać, żeby potem to scalić w sobie i mieć taką wprawę, sprawność w samodzielnym już korzystaniu z pewnych obserwacji. Więc to tu się zadziewa. Warsztaty, szkolenia, kursy, indywidualne terapie również, bo wiele osób na początku przychodzi po to, żeby ktoś coś mu zrobił, a on sobie poleży na przykład w tym czasie, a potem wstanie i będzie w super stanie. To też się zdarza, bo wiem, że wiele osób jest jakby na tym jeszcze etapie widzenia świata i to jest dobry początek. Taki masaż na przykład. Taki wstęp. Taki wstęp. Wstęp do wstępu. No. Tak, żeby odkryć coś w sobie, że aha, wydarzyło się to i to. I za chwilę te osoby zaczynają korzystać już z takich możliwości samodzielnej pracy, ciężkiej pracy na warsztatach. Są również ćwiczenia regularne, które pozwalają z tym ciałem cały czas obcować, nawiązywać z nim kontakt, porozumiewać się z nim. Uziemiać się, bo to jest bardzo ważne. Tak dużo osób jest nieuziemionych, że brakuje na co dzień takiej praktyki odnajdywania swoich stóp, kontaktu z ziemią i czerpania tej energii najpierw tych jonów ujemnych wystarczającej ilości, żeby móc mieć siłę i zasoby do pracy z własnym wnętrzem. Mhm. Jakiego typu warsztaty? Przykłady. W najbliższym czasie to jest praca nad własnym zdrowiem. Też metodami ajurwedy, metodami pracy z intuicją. Również jest warsztat na temat piersi kobiecych dla kobiet, gdzie
wracamy do czucia własnego ciała, właśnie tych rejonów, które czasami są pomijane albo związane są na przykład z dużym lękiem, kiedy badamy się na obecność ewentualnych guzków. Natomiast jeśli nie ma tam lęku, jeśli jest miłość w tym kontakcie z własnym ciałem, to jednocześnie możemy siebie wszelkie jakieś niedoskonałości czy pierwsze zauważone symptomy neutralizować i leczyć. Także to są również masaże, lomi-lomi na przykład, które są takim głębokim przeżyciem również duchowym. Jest kurs jogi, mamy tutaj jogę, która się odbywa i uczniowie kursu, który się w kolejnych zjazdach tutaj realizuje, również mogą trenować jakby swoje zdolności instruktorskie. Są warsztaty związane z terapią czaszkowo-krzyżową i indywidualne sesje. Także no, tematów co chwilę po prostu jakiś się pojawia. Ważne, że one mają ten wspólny mianownik, że można się zająć w taki rozbudowany sposób i ciałem, i emocjami, no i też duchowością. I myślę, że to tyle. Dziękuję za piękną lekcję nowoczesnej psychologii, takiej całościowej. Dziękuję również. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.